Hello, hello, hello. Sprzątanie hali Nysa, historia jakich wiele. Sprawa dotyczy, jak powiedziałem, hali Nysa, a właściwie relacji pomiędzy menadżerem hali sportowej Nysa, radnym Rady Miejskiej Adamem Zelentem, jego pracownikiem i specjalistą do spraw organizacji imprez zatrudnionym tam Janem Borkowskim oraz firmą sprzątającą halę JM Service Jan Marciniak, której właściciel prywatnie jest teściem Jana Borkowskiego. Czyli tak. Adam Zelent jest tam menadżerem, Borkowski jego podwładnym, a Marciniak teściem Borkowskiego. I wszyscy pracują w pięknej harmonii, ale dość dziwnie. Firma założona przez pana Jana Marciniaka sprząta halę nieprzerwanie od 2020 roku. Nie wiem, kto sprzątał wcześniej, bo ARN z prezesem Bogdanem Wyczałkowskim nie raczył nam odpowiedzieć na oficjalne pytanie zadane w trybie informacji publicznej i jest już 10 dni po ustawowym terminie. Pierwsza umowa na 246 tysięcy złotych rozpoczęła się w marcu 2020 roku w kulminacji pandemii. Przez wiele miesięcy firma brała po 20 tysięcy złotych za sprzątanie hali, w której nic się nie działo ze względu na pandemię. W kolejnych latach 2021-2023 firma JM Service podpisywała umowy bez przetargu. W 2023 roku ponownie wygrała przetarg. Oczywiście nie można winić teścia, że jest przedsiębiorcą, ale przeanalizowaliśmy dokładnie dokumenty i naszym zdaniem definitywnie nie wszystko jest w porządku. Oferta pana Marciniaka z 2020 roku powinna zostać odrzucona, bo w bezsporny sposób nie spełniała warunków przetargu. JM Service w ofercie wpisał wbrew wymogom trzech pracowników sprzątających i właściciela firmy Jana Marciniaka jako osobę nadzorującą, a wymogi brzmiały jasno. Ma być czterech sprzątających w pełnym zakresie i jeden nadzorujący. Mimo to ofertę przyjęto. Co jeszcze dziwniejsze, jak słyszymy z kuluarów, pana Jana Marciniaka nikt w hali nie widuje. Mówi się, że na maile wysyłane do wykonawcy ma odpowiadać jego zięć, pracujący w hali Jan Borkowski, który w tym czasie jest w pracy. Według naszych informacji wygląda to tak. Janek idzie do biura i ze swojego komputera odpowiada w imieniu JM Service. Sam Borkowski miał się nawet chwalić, że teść od lat mieszka we Francji. To jakim cudem codziennie osobiście miałby nadzorować sprzątanie zgodnie z umową zawartą z ARN? Nie mamy pojęcia. Jeśli to się potwierdzi, to byłoby to naruszenie umowy, bo osoba nadzorująca wpisana w przetargu to Jan Marciniak, a nie w podwójnej roli jego zięć Jan Borkowski. Choć obaj mają na imię Jan, jest pewna różnica. Inne zapisy przetargu także wzbudzają poważne wątpliwości. Warunki są tak skonstruowane, że bardzo trudno je spełnić, mimo że niczemu nie służą. Weźmy to. ARN nałożył obowiązek rozpoczęcia interwencyjnego sprzątania w jedną godzinę po otrzymaniu maila pod karą 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Dyżur 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Komu to potrzebne? Przecież i tak firma ma obowiązek sprzątania codziennie, a imprezy nie odbywają się ad hoc z zaskoczenia, lecz są wcześniej zaplanowane. Czy chodzi o to, by móc karać wykonawcę, że nie odbiera maili o pierwszej w nocy i nie stawia się do pracy jak do pożaru? To naprawdę nie są fantazje. Umowa mówi wprost, że trzeba sprzątać bez względu na porę dnia i nocy. Kolejny kwiatek w umowie to kara za zbyt wolne sprzątanie. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć sprzątanie 30 minut po zakończeniu każdej imprezy, niezależnie od pory dnia i nocy, i skończyć sprzątanie w ciągu 6 godzin. Za opóźnienie płaci się aż 1500 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Czy naliczono kiedykolwiek takie kary firmy JM Service? Bardzo wątpię. By sprawdzić, czy to się udaje firmy JM Service, nasz człowiek udał się do hali kilka dni z rzędu i robił zdjęcia. W hali jest wyraźnie brudno, nawet rano po imprezie z dnia poprzedniego, czyli nie posprzątano bałaganu w 6 godzin, a umowa mówi wyraźnie, że trzeba wysprzątać prawie 5000 m2, opróżnić kosze i nawet zamieść parkingi.
Hala była po prostu brudna, śmieci niewyrzucone, a parking to już totalna porażka. Papiery, plastiki, butelki, wiele z nich udało się poznać przez 3 kolejne dni. Widać, wiatr ich nie wywiał. Nic dziwnego, że ARN nie chce wydać nam protokołów odbioru usługi. Nie wiemy, kto się pod tym nawet podpisuje. Czy Adam Zelent, czy Jan Burkowski, a może ktoś inny. A tu kolejny ciekawy przykład majstrowania przy dokumentacji. Już wyjaśniam. Ostatni przetarg w listopadzie 2023 roku wygrywa ponownie JOTEM Serwis Jan Marciniak za 276 tysięcy złotych. Dziwna rzecz w nowej dokumentacji przetargowej to dwukrotne zmniejszenie liczby wymaganych pracowników z 4 do 2, mimo że nie zmniejszono jednocześnie zakresu prac. Co to oznacza? Hala ma 4970 m2 powierzchni. Każdego dnia trzeba odkurzyć i zmyć wszystkie podłogi, zdezynfekować sanitariaty, wyrzucić śmieci ze wszystkich koszy, zmyć poręcze i parapety, zamieść ogromny parking, a raz na tydzień i raz na miesiąc są dodatkowe prace. Jak to zrobić w 2 osoby? Specjaliści z branży twierdzą, że 2 osoby nie dadzą rady. Na moje niedoświadczone oko to rzeczywiście dość dużo pracy. Jak rozumieć taki zapis zmniejszający obowiązkowy personel z 4 do 2 osób? Otóż zaprzyjaźniony wykonawca będzie liczył na przychylność i wszyscy będą udawali, że jest czysto. Wykonawca mniej zaprzyjaźniony zapłaci kary umowne i będzie musiał zatrudnić więcej osób. Kolejna sprawa to już całkowite kuriozum. Dotarliśmy do informacji, że pracownik hali powiązany rodzinnie z wykonawcą, czyli pan Janek, żądał od użytkujących lub wynajmujących halę dodatkowych opłat za sprzątanie na rzecz firmy swojego teścia w kwocie około 800 zł za dzień. To bardzo dziwne życzenie, ponieważ w umowach jest wyraźnie napisane, że wykonawca ma obowiązek sprzątania hali po wszystkich imprezach bez żadnego limitu. Czyli jeśli ktoś zapłacił dodatkowo, to za tę samą pracę zapłacono 2 razy. Raz w ramach umowy z halą, a drugi raz bezpośrednio do kieszeni JM Service. To byłoby niezgodne z umowami na szkodę hali, a nadto najprawdopodobniej należałoby zakwalifikować takie działanie jako skłanianie najemcy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a to pojęcie z kodeksu karnego. Dlaczego? Ponieważ nawet gdyby istniał wymóg dodatkowej opłaty w jakimś regulaminie wynajmu w hali Nysa, to należność powinna iść na konto hali, a nie firmy sprzątającej. Osoba, od której uzyskaliśmy te informacje, była na tyle przytomna, że zreflektowała się, że coś jest nie w porządku. Nie zapłaciła na rzecz firmy JM Service, posprzątała sama, co również nie powinno mieć miejsca, bo pieniądze za sprzątanie hali zainkasowało przecież JM Service w ramach umowy przetargowej i to jakieś 20 tysięcy miesięcznie. Czy przedstawione fakty są niepokojące? Każdy powinien ocenić sam. Jak zareagowała na to spółka gminna? Ano nijak. Przestała odpowiadać na nasze maile. Może problemem jest dodatkowe pytanie, jakie zadaliśmy ostatnio. Bowiem w ofercie z 2020 roku mamy inną kwotę niż w ogłoszeniu wyboru wykonawcy. Zatem na jaką kwotę podpisano umowę? Na 227, jak w ofercie, czy na 246, jak w ogłoszeniu? To już naprawdę byłoby grubo, gdyby zapłacono więcej niż w ofercie wykonawcy. I to by było na tyle. Powiem więcej, gdy dotrą do mnie nowe dokumenty. Kończymy hasłem Nysa to ludzie. Tylko nie wiemy, czy to są ludzie Adama, Bogdana, Jana, a może ludzie Kordiana. Proszę oczywiście o subskrypcję, udostępnienia i gdyby było coś trzeciego, to też można naciskać.